Tekken. Łoty! Co ja zrobiłem? Gdzie mam takie swoje ataki jakieś? What the fuck? Łoty! Gdzie mam takie swoje ataki jakieś? Cześć, cześć, witajcie. Nietypowe, standardowe. Standardowe ustawienie kamery. Wiecie już, co będzie się działo. I nie będę tutaj was oszukiwał czymkolwiek wyjątkowe kolejne wydanie unboxingu, ale tym razem już na krótszy czas. Myślę, że nie trzeba tego przedłużać, bo nie ma sensu. Zresztą i tak gameplaye będą z tej gry, bo myślę, że tam może stream nawet uda się zrobić, bo sądzę, że to nie jest taki głupi pomysł. I słuchajcie, przed wami będzie premierowe, uwaga moi drodzy, wydanie Tekken Attack Tournament na PlayStation 2. Zależało mi na tym wydaniu, ponieważ wszędzie się widzi Platinum, wszędzie się widzi jakieś inne. Bardzo fajne, fajny artwork i generalnie patrzcie, jaka oczojebna instrukcja. W wersji Platinum byście w ogóle takiej nie mieli. Byłoby wszystko takie siwe, a tu macie agresywną czerwień. No, już myślałem, że coś popierdzieli. Tylko coś z tym pudełkiem jest nie tak. A nie, tak mi się wydawało. Nie, dobrze jest. Tutaj myślałem, że coś jest tutaj nie tak z tym... z tym zatrzaskiem. Jest to, moi drodzy, premierowy tytuł na PS2. O czym to świadczy? Świadczy to chociażby ten numer katalogowy. 50 001. Tu się dziwnie zamyka. No. Takie pudełko, no nic. Ale przynajmniej jest. Najważniejsza jest w tej chwili płyta, jaka jest zachowana tutaj. No widać, była odnawiana, bo są te... są te nietypowe czarne krechy, znaczy typowe dla płyty, ale... No ale przynajmniej płyta jest, tak? Tak ona wygląda. Przynajmniej jest odnowiona. Jeszcze sprawdzę od razu, czy mi będzie działać. Dla świętego spokoju wolę to sprawdzić. Na płycie CD wydana jako jeden z tych tytułów. Także no kurde, naprawdę fajnie, że w takim wydaniu przyjechało, bo czasami z tego sklepu zamawiam jakieś rzeczy, wiecie. Czasami. Ostatnio prawie wcale, bo obraziłem się na ten sklep, ale widzę, że nie jest tak tragiczny. Bardzo fajny tytuł, naprawdę. Znaczy, powiem tak. Technicznie, jeżeli chodzi o jakieś tam... Technicznie to jest niby Tekken 3, nie? No bo animacje postaci generalnie sam może... Feeling gry może przypominać Tekkena 3, no bo patrzcie, w którym roku gra została wydana. 2000, no Tekkena 3 nie minęło dużo czasu, bo 2 lata nawet. No nie 2 lata, bo w Japonii ta gra się pojawiła też. Kurde, właśnie nie pamiętam w którym momencie. Nieistotne. Nie ma to już największego znaczenia. Chodzi tu o to teraz, że oni nie mieli dużo czasu i tak, żeby coś tutaj naprawdę ulepszyć względem, nie wiem, właśnie poprzedniczki. Mimo wszystko wprowadza tutaj jednak ta gra jedną ciekawą rzecz. Możemy sobie wybrać dwóch zawodników, bowiem jednego sobie wybieramy jako głównego, z którym będziemy walczyć na arenie. Jeżeli on przegra albo będzie na skraju wyczerpania, to możemy sobie zamienić tą postać na drugą, którą wybraliśmy jako pomocniczą i możemy tą drugą sobie tutaj dokończyć walkę z przeciwnikiem. Myślę, że i takie rozwiązanie jest całkiem ciekawe. Generalnie jeszcze wyszła druga część, tym razem znacznie później, bo już w 2012 roku na PS3 i 360. Nie wiem, czy jest wersja pecetowa. Ale tu jest znacznie więcej postaci niż tak jak tutaj deklarują 20 albo 30. No tego nie jestem pewny. No. Animacje to są ciekawe, tak, no, będę musiał to sprawdzić za chwilę, bo jestem ciekawy. Dosłownie na moment sobie odpalę, zobaczę, uznam, czy fajne i tak. No.
Także tak to wygląda. Okej, okay. Także co sądzicie? Dajcie znać oczywiście. Myślę, że to będzie na razie tyle z unboxingów. Jeżeli coś tam jeszcze w przyszłości wpadnie, no to oczywiście okazjonalnie, bo już mówię, tak jak mówiłem wcześniej, limit został dawno przekroczony na miejsce dla gier, ale to musiało wpaść, bo na to polowałem długi czas i chyba mam już te wszystkie główne Tekeny, o które mi chodziło. Tekken 1, 2, 3, tak, Tournament, czwórka, tylko czwórkę będę musiał chyba wymienić, bo mi się nie podoba ta wersja płytowa. No i piątka. I szóstka, ale na PSP. Ale to jeszcze do nadrobienia. W takim razie bardzo Was pozdrawiam, dziękuję za uwagę. No i co sądzicie? Fajnie, że to wydanie, bo mi się naprawdę podoba. No, nie jakieś platinum, szare, brzydkie coś, a jest takie o. Takie coś. Po prostu. No to trzymajcie się, do zobaczenia.